Tu mamy do czynienia z bardzo ciekawymi procesami. Mianowicie jest to skała, która jest okruchowa, a potem działały w niej procesy chemiczne. No i jeszcze wśród tych okruchów mamy efekt działania biogenicznego. Okruchy są kwarcu, czyli kiedyś to był taki piaskowiec wapnisty lub wapień zapiaszczony, w zależności od stosunku węglanów do, do klastów kwarcu i oczywiście taki wapień organogeniczny zapiaszczony bo widać ślady po małżach i dość dużo ich było natomiast potem węglany zostały usunięte skała została wzbogacona zarówno w tlenki żelaza jak i w krzemionkę i to wzbogacenie ma charakter zdecydowanie późniejszy jest to oczywiście Charakter już chemiczny działania tych roztworów, ale one są epigenetyczne. Skała zatem jest bardzo ciekawa, bo jest zarówno skałą okruchową, jest skałą pochodzenia biogenicznego i chemicznego.